Wiadomości z Małopolski. Małopolskie drogi zachęcają do podróżowania nie tylko na czterech, ale również na dwóch, a czasami nawet na trzech kołach. Dla osób, które uwielbiają powiew wiatru we włosach, w Szczurowej zorganizowano piknik motocyklowy. Jakość tych naszych dróg małopolskich, gminnych, ale i powiatowych, i tych wojewódzkich w ostatnim okresie czasu naprawdę uległa poprawie i dzięki temu ta pasja, jaka jest wśród motocyklistów, jest bezpieczniejsza, bo łatwiej można podróżować, łatwiej można się spotykać. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Szczurowej na takim pikniku motocyklowym. Cieszymy się, że tak aktywnie ludzie spędzają ten wolny czas. W ramach pikniku odbyły się liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci, m.in. warsztaty i prelekcje rzemiosła kuźniczego. Głównymi bohaterami byli jednak niewątpliwie motocykliści i ich maszyny. Piękną pogodę, jak najbardziej, bardzo fajnie się jeździ. Zwiedzanie, Małopolska jak najbardziej jest pięknym województwem, jest co zwiedzać. Ja od 2 lat jestem na emeryturze, więc staram się to używać jak najwięcej, jak najczęściej odpoczywać. To ma być przyjemność. To ma być naprawdę coś przyjemnego, coś, co ja z tego mam, satysfakcję. Nie wyobrażam sobie, żebym tutaj nie był. Jeżdżę od lat.